W wyniku interwencji dokooptowano nas w końcu do jakiejś lewej grupy, skąd mogłem wiedzieć, że jest to dyplomatyczna wycieczka przedstawicieli czegoś tam. Żartowaliśmy, że chyba firm produkujących zdekatyzowane dżinsy i przeciwsłoneczne okulary. Smerfy, tak się na nich mówiło, bo po uszy ubrani w zachodnie dżinsowe ciuchy na handel, obwieszeni aparatami fotograficznymi, z torbami wypchanymi suszarkami Farel, lokówkami, katalogami Neckermana i Quell. Oficjalnie przedstawiciele ludu pracującego na wycieczce organizowanej przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej. Siedzę na ławce, zajadając zapiekankę, piekankę, tato poszedł kupić dużo wody mineralnej i w końcu mamy jechać bez wagonu restauracyjnego przez dwie doby. A ja, zamiast uciekać na te straszne słowa, jeszcze się z tego durny cieszę. W pociągu okazuje się od razu, że nie ma toalety ani okien, jedno i drugie dosłownie zabite dechami. Przez okna nie wolno patrzeć, ponieważ teren jest obiektem strategicznym dla armii. Tak jak u nas, byle kran z tabliczką woda niezdatna do picia. Także oznaczony jest zakazem fotografowania. Skąd oni wiedzą, że ja właśnie tylko takie krany z zardzewiałą wodą ulubiłem sobie opisywać? Że nie czuły omijam wszystkie nowe budowle i lgnę instynktownie do liszajowatych stacji kolejowych. I teraz też podoba mi się ta cała egzotyka którą powinienem koniecznie opisać w dzienniku podróży, ponieważ system nie poprzestał na jednorazowym wykorzystaniu mojego pióra. Skoro już raz straciłem dziewictwo... Drogi panie Michale! Prowadzący odwrócił się od okna, przez które patrzył na blok F1 przy Woronicza 17. Drogi panie Michale! Mamy dla pana dodatkową propozycję. Sam pan przecież nie pojedzie. Ma pan dopiero ile? Trzynaście? Trzynaście lat! Damy więc jeszcze pieniążki na szanownego tatusia i dołożymy was do wycieczki, która będzie oprowadzana po wszystkich kołchozach. Przyjmowana chlebem i salą przez dzieci w strojach ludowych, czy jakie tam inne panują zwyczaje. Będzie przyjmowana na konferencjach z okazji 22 lipca i karmiona kawiorem, rybim i sztuką ludzką. Pojedziecie do Kijowa, Charkowa i Połtawy, a nawet do Moskwy. Dzieci są wszędzie, ale Leningrad daleko. A pan od nas dostanie malutkie, słodziutkie stypendium na opisanie wszystkiego świetlanych, użył rusycyzmu, barwach. I tu pan ma zeszyt, tu ołówek, tu mapę i coś niecoś na drobne wydatki. Wręczył mi pokaźny zwitek dolarów. No, to tak na sto stron i z takim samym zapałem, jak było w pańskim opowiadaniu. Dzieci, gołębie, sztandary, tych miejsc, gdzie nie wolno fotografować, to niech pan nie opisuje. Przecież podobno tam wszędzie panuje zakaz fotografowania. Starałem się oponować. Może odzywały się we mnie resztki godności, ale jakiej? Opozycyjnej? Powielaczowej? Owszem, produkowałem nielegalne ściągi na każdą okazję. Kolportowaliśmy z kolegami nielegalne kasety wideo. Na przekór systemowi szkolnemu paliliśmy w kiblach. Ostentacyjnie narżaliśmy życie na chemii, bo nauczycielka biła szpikulcem wielkiego cyrkla do rysowania na tablicy kółek. Spiskowaliśmy w podziemiu kotłowni, pisaliśmy wyklęte przez system szkolny wiersze nowoczesne, to znaczy bez rymu i sensu o spermie i czerwonych podwiązkach, przyszpilaliśmy te anonimy do tablicy zastępstw. Bywaliśmy internowani po lekcjach, prześladowani, torturowani, a niektórzy z nas musieli nawet udać się na emigrację do którejś z innych szkół, albo uciekać na wolność, wybrać wagary i pić do woli, palić do woli, oglądając pornosy do zażegania wręcz tęskni za systemem, siedząc nad wezbraną odrą w powodzi całkowitej wolności wagarów.